Czy wiesz, że jednym z przeciwników w Atomic Heart jest Bluszcz, który jest w sumie nie wiadomo czym? Tajemnicę rozwiewa drugi, trzymający lalkę w pojemniku Bluszcz oraz pobliskie nagranie wyjawiające strasznie smutną historię stworzenia. Jeśli chodzi o tę lalkę... W każdym razie, 2 tygodnie temu przy bramie zakładu znaleziono szczeniaka z tą lalką w pysku. Może się zgubił, a może ktoś go porzucił. Wyglądał normalnie, ale nie chciał oddać lalki. Ciągle ją nosił w pysku. Zastanawialiśmy się, czy nie zrobić z niego stróża, ale się do tego nie nadaje. W końcu wysłaliśmy go do Pawłowa. Wszyscy tam lubią psy i na pewno go nie skrzywdzą. Nie wiedziałem tylko, co zrobić z tą lalką. Pomyślałem, że może znajdzie się dla niej miejsce w muzeum. Smutno mi się robi, jak na nią patrzę.